Tygodniówka 11. Post apokaliptycznych historii. W międzyczasie dobiłem do 1000 obserwujących osób na TikToku i w ramach podziękowania zrobiłem Q&A. Jeżeli chcecie, możecie zajrzeć tam i sprawdzić, jakie pytania zadawali mi ludzie na platformie TikTok, albo możecie mi napisać, czy chcecie mieć własne Q&A, albo czy mam wrzucić to z TikToka tutaj. Zawsze jest to mile widziane. Tak czy inaczej, zapraszam Was do przesłuchania kolejnej tygodniówki. Nie wiem, gdzie jestem. Boję się wyglądać poza korytarze tych niekończących się okopów. Raz nawet zbłąkany żołnierz chciał się mi oddać w niewolę. Zabrałem mu, co miał wartościowego i powiedziałem, by szedł dalej przed siebie. Poszedł z tą zabłoconą mordą, podniesionymi rękami i majaczącym głosem. Dopiero po około 15 minutach znalazłem resztę go drużyny. Niewiele z nich zostało. Powstrzymując odruchy wymiotne, parłem przed siebie. Czerń nocy zawłaszczała sobie przestrzeń. Zamiast gwiazd na niebie smugi pocisków z baterii przeciwlotniczych rozświetlały horyzont. Ciemność jest błogosławieństwem dla niechcianych gości, ale i przekleństwem. Może uda ci się przemknąć niezauważony, gdy zmęczeni stróże ogrzewają się przy żarzącym się palniku i wpatrują się w hipnotyzujące płomienie. Z drugiej, ciemność ukrywa morderców i ich pułapki, nastawione niczym pajęcza sieć na przypadkowe ofiary. Dzisiejsza noc ciągnie się niemiłosiernie. Proszę, by nie zaczęło znowu padać. Ciężkie chmury jakby tylko czekały, by mnie dobić. Odczekuję bardzo długą chwilę, nasłuchując ciszę pobliskich rowów. W oddali znane mi tło dudnienia. Wciskam się między drewnianymi balami i naciągam na twarz derkę, którą znalazłem jeszcze wczoraj. Nie śmierdziała tak bardzo zgnilizną ani grzybem. I w większości była sucha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio spałem całą noc. Czerń dnia i nocy zlewa się w jedno. Przebudziłem się, drgając spazmatycznie, zastygając w miejscu. Skupiłem wzrok w ciemności, patrząc przez dziurę w derce, którą naciągnąłem na głowę. Złote salwy nad naszymi głowami przemknęły po nienaturalnej, błyszczącej powierzchni metalu. Coś sunęło bezgłośnie po tunelu. Kształt przypominał polującego tygrysa. Czarne płyty, dobrze nasmarowane stawy działały perfekcyjnie. Nie wiem, który zmysł mnie obudził, ale nie drgnąłem. Wstrzymałem oddech, gdy przez mrok przechodził drapieżnik szukający swej ofiary. Nagle zastygł. W oddali słychać nawoływania. Łowca zniknął. Odczekałem tyle, ile rozsądek mi nakazuje. I zwinąłem manatki. Wyśpię się kiedy indziej. Moje powieki są ciężkie. Czuję, że brud i błoto przeszkadza mi w widzeniu. Patrzę na swoje dłonie, pokryte bliznami, pomarszczone. Przedostatni palec lewej ręki, bez paznokcia. Smród niemytej maski gazowej wywołuje u mnie odruchy. Kolejny dzień, gdzie szare niebo spogląda na rowy, wypełnione wodą i błotem. Noce rozświetlone racami w kolorach śmierci. Jestem głodny i zmęczony. Gęsta mgła opada nad ranem. Każde źródło światła wygląda jak świetlik, który nagle gaśnie. Mgła tłumiła obrazy, jak i dźwięki,
Nawet w samych okopach wlewała się niczym zwolniony w czasie wodospad. Mam może 20 minut, by użyć zasłony, by przedostać się dalej. Wychodzę z rowu, patrzę na kompas i utrzymuję tempo. Spoglądam pod nogi, by nie wpaść niekontrolowanie do kolejnego okopu. Przeskakuję przez parę głębszych rowów. Cicho przemykam koło śpiących żołnierzy, których straże albo zdezerterowały, albo zasnęły. Widzę na niebie flary albo drony o kolorowych światłach, które są niczym gwiazdy na zszarzałym niebie. Padam na ziemię tylko, gdy ktoś krzyczy lub pada strzał. Mgła zaczyna się podnosić i widać pierwsze promienie różowego nieba. Czas znowu zanurzyć nogi po kolana w błocie okopów. Zeskakuję.